Tu Listek Elf, jestem w miejscowości Schwäbisch Gmin, czyli Szwabska Gmina, czyli znajduję się w Szwabii, a ci ludzie w kółko mnie to są Szwabi. No to brzmi po polsku tak sobie, dlatego używam tego bardzo rzadko, czasami YouTube potrafi ocenzurować komentarze albo cały film, jak ktoś powie o Niemcach Szwabi, ale tak to jest dumny naród południowych Niemiec, który mieszka na terenie mniej więcej od Heilbronn, od rzeki Neckar aż po Jezioro Bodeńskie, które tutaj jest nazywane Morzem Szwabskim, i od gór Schwarzwaldu na zachodzie aż do granicy z Bawarią, a nawet trochę dalej niż granica z Bawarią. Tutaj są Szwabi w Badenii-Württembergi. Mieszkają również Badeńczycy. Oni tak na kraju Badenii-Württembergi mieszkają i ze Szwabami się niespecjalnie lubią. Szwabi, jak już powiedziałem, to jest bardzo dumny naród, to jest naród inżynierów, tutaj powstały pierwsze samochody, tu powstał Mercedes, tu się znajduje pierwsza trasa, którą przejechała Emma Benz swoim pierwszym samochodem ze swoim pierwszym dzieckiem z Pforzheim do Mannheim, zdaje się. Tutaj znajdują się zakłady Zeppelina w Friedrichshafen, w którym wybudowano pierwsze sterowce i te sławne sterowce, łącznie ze sterowcem Heidelberg. Tu się znajduje miasto Heidelberg ze sławnym uniwersytetem, na którym wychowało się tylu naukowców. Także Szwabia to jest naprawdę bardzo fachowa kraina, nie dotknięta II wojną światową, bo tutaj nie przeszedł front. No niestety duże miasta, takie jak Stuttgart, zostały zbombardowane i wyglądają tak samo jak inne niemieckie miasta, ale tak naprawdę małe miasta, takie jak właśnie Schwäbisch Gmin, w którym się znajduje, tak naprawdę pozostały i są bardzo ładnymi małymi miasteczkami. Szwabi mają swój dialekt, bardzo trudny dialekt, to jest dialekt porównywalny trudnością z dialektem bawarskim, a może nawet trudniejszy od dialektu bawarskiego. Szwabi się chwalą, że oni potrafią wszystko robić, ale tylko nie potrafią mówić literackim językiem niemieckim, czyli tak zwanym Hochdeutschem. Szwabi mają również swoje jedzenie. Najsławniejszym daniem szwabskim są kluski lane z soczewicą, a na to jeszcze położona kiełbaska. To danie jest tutaj absolutnie kultowe. Wszyscy jedzą od samego urodzenia praktycznie to danie. Dla nas jest to, no powiedzmy, dyskusyjne, jeśli chodzi o smak. No mnie, szczerze mówiąc, nie smakuje specjalnie. Polakom w ogóle nie smakuje to i tak naprawdę jest to danie chyba tylko dla Szwabów. Pamiętam taką sytuację, jak córka chodziła do szkoły, tutaj do gimnazjum, no to przyjechała na wymianę szkoła z Łodzi, no i zaproszono ich oczywiście do restauracji, do szwabskiej restauracji ze szwabskim jedzeniem i okazało się, że zamówili ci biedni Polacy wtedy szwabskie jedzenie, głównie te kluski z soczewicą i kiełbaskami, i szczerze mówiąc nie mogli tego zjeść i było trochę głupio, my tego nie chcemy jeść, bo nam nie smakuje, Szwabi mówią, że to najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Także lepiej spróbować najpierw, a dopiero później przy Szwabach zjadać ich ulubione i absolutnie najlepsze na świecie danie, czyli Linsenspätzle z kiełbaską. Oprócz tego dania jest jeszcze tak zwany Flammkuchen, czyli to jest coś w stylu malutkiej pizzy, na której jest ser albo boczek, ale głównie ser. No i szczerze mówiąc, na tym się kończą takie typowe szwabskie dania obiadowe. Szwabi wymyślili również Kerwoche, to jest dziwne dla mieszkańców innych części Niemiec, a mianowicie tutaj w momencie, kiedy wynajmujesz mieszkanie, w momencie, kiedy mieszkasz w domu razem z innymi, to masz tak naprawdę Kerwoche, czyli raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, kiedy przyjdzie twój dyżur, musisz okolice sprzątać, czyli klatkę schodową, podwórko, ulicę zamiatać i tak dalej. Szwabi się bardzo trzymają tego swojego Kerwoche, chociaż coraz częściej pojawiają się Hausmeisterzy, czyli ktoś, kto tak naprawdę za pieniądze to robi. Taki Hausmeister to jest droga sprawa, przynajmniej u nas w Stuttgarcie. W naszym domu, ponieważ nie szło się dogadać, kto ma robić Kerwoche, pewnie dlatego, że w większości ci, którzy mieszkają, nie są Szwabami, więc nie byli w stanie się dogadać. W naszym domu kosztuje to 200 euro miesięcznie. Za 200 euro miesięcznie przychodzi pan albo pani i raz na miesiąc pozamiata klatkę schodową w domku, który ma 3 mieszkania. Tak to jest. Musi być drogo. Tu są Niemcy.
Szwabi jeszcze do tego uważają, że pozostałe nacje niemieckie wszystkiego im tak naprawdę zazdroszczą. Berlińczycy, czyli Prusacy, zazdroszczą absolutnie tego, że są świetnymi inżynierami. Może i rzeczywiście tak jest. Cieszy nas to, że Szwabi są takim dumnym narodem. Szkoda, że po polsku to brzmi tak sobie, tak słabo. Tak czy owak, Schwäbisch Gmünd, szwabska gmina, ja w ładnym mieście, słońce świeci, pozdrawiam, Listek F, na razie.